1 września w Rudnie koło Pelplina z udziałem minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej odbyła się wojewódzka, a jednocześnie krajowa inauguracja roku szkolnego. Uroczystość zorganizowano na boisku, którego budowę wsparła Grupa Lotos. Bardzo się cieszymy, że Grupa Lotos mogła wesprzeć tak wspaniałą inwestycję sportową, inwestycję dla dzieci i młodzieży, która zostanie na wiele lat, przy okazji oczywiście, a została otwarta w ekspresowym tempie, przy okazji wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego w województwie pomorskim przy udziale pani minister edukacji narodowej. To jest właśnie tego typu inwestycja, z której my jako pracownicy Grupy Lotos, jako zarząd Grupy Lotos cieszymy się najbardziej, bo ona zostanie na długo i ona jest rzeczywiście potrzebna lokalnej społeczności. Grupa Lotos to nie tylko sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej, ale również od wielu lat wspieramy właśnie wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. I to nie tylko poprzez budowę boisk, tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy w Rudnie, ale również poprzez budowanie dla nich zajęć sportowych i wspieranie tego typu inicjatyw. A Fundacja Lotos, która powstała już ponad rok temu, bo 1 czerwca w zeszłym roku, właśnie jest po to, żeby takie inicjatywy realizować. Zatem jednym z głównych priorytetów właśnie działalności Fundacji jest wspieranie lokalnych społeczności właśnie w ich potrzebach, czy to w kontekście edukacyjnym, czy to w kontekście właśnie sportowym i budowy boisk i wspierania tego typu inwestycji. Dzięki Lotosowi między innymi udała nam się ta inauguracja krajowa roku szkolnego. To jest wyjątkowe wydarzenie, ale proszę sobie wyobrazić w sytuacji szczupłości środków, pewnego pośpiechu, zdecydowania, no wtedy człowiek szuka oparcia w przyjacielu, w wiarygodnym partnerze. I takim wiarygodnym partnerem dla nas była Fundacja Lotos i Lotos, która tak naprawdę dzięki zaangażowaniu Lotosu udało się nam to piękne boisko dzisiaj tutaj wybudować. Te dzieci, które będą stawiały pierwsze kroki w boisku, będą wyłapywane przez selekcjonerów, którzy badają motorykę tych dzieci, ich zachowanie ruchowe, a potem będziemy je kwalifikować do odpowiedniej kategorii sportu.